Cześć. Kilka dni temu pod moim postem o nalewce z mniszka na grupie facebookowej pan Wojtek napisał, że robi nalewkę z samych płatków i bardzo taki sposób poleca. Jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego, więc postanowiłem zrobić nalewkę właśnie w ten sposób i porównać. Tutaj mam zebrane kwiaty i jestem bardzo ciekaw, co nam wyjdzie z samych tylko płatków. Do nalewki potrzebujemy 200 kwiatów mniszka, pół litra spirytusu, pół litra wody i pół kilograma cukru. Najpierw płatki oddzielam od kielicha. Trzeba przyznać, że jest z tym sporo pracy. Potem wrzucam je do słoja wielofunkcyjnego. Zalewam je przygotowanym w międzyczasie syropem cukrowym. I na koniec dolewam spirytusu. Teraz zakręcam. Mieszam. I odstawiam na miesiąc w ciemne i chłodne miejsce. Trzeba jednak pamiętać, aby od czasu do czasu zamieszać słoje. I teraz musimy poczekać i na nalewkę, i na kolejny odcinek, w którym sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Subskrybuj nasz kanał i oglądaj inne filmy. Do zobaczenia!